Ziemia istnieje 4,5 miliarda lat i wciąż się zmienia. Lądy się zderzają, wulkany wybuchają, lodowce rosną i topnieją. Poryta skorupa ziemska kryje wiele geologicznych zagadek. Oto historia Hawajów, która zaczęła się 80 milionów lat temu. Leży tu najbardziej aktywny wulkan na Ziemi. W tej niezwykłej scenerii uczeni badają tajemnice wysp. Zebrane ślady rzucają nowe światło na to, jak formowała się Ziemia. Jak powstała Ziemia? Hawaje. Hawaje. Najbardziej samotne wyspy świata, tworzące długi na 2400 km łańcuch na Pacyfiku. Te 8 tropikalnych wysp powstało całkiem niedawno. Piękne plaże, głębokie wąwozy, ogromne wulkany. Tu niebo spotyka się z piekłem. Badania, jak Hawaje powstały, zaczęły się w roku 1934, gdy Niemiec Felix Meines zbudował grawimetr, urządzenie mierzące siłę grawitacji. Meines wykonał serię pomiarów na wyspie Hawaii, zwanej też Wielką Wyspą, chcąc określić jej rozmiary. Odkrył, że wyspa przypomina górę lodową. Tylko jej wierzchołek wystaje z oceanu. Gdyby woda zniknęła, ujrzelibyśmy ogromną strukturę, dwa razy większą od Everestu i 140 razy masywniejszą. Geolog Mike Poland wchodzi na szczyt wulkanu Mauna Kea, najwyższego punktu wyspy, żeby poczuć tę potężną masę. Jesteśmy na szczycie Mauna Kea, najwyższej góry świata. Mierzy 4200 metrów ponad poziomem morza, ale blisko 17 kilometrów, licząc od jej korzeni pod dnem oceanu. Hawaj to największa wyspa Stanów Zjednoczonych, dwa razy większa od pozostałych hawajskich wysp. Badacze postanowili wyjaśnić, jak ta wielka struktura powstała. Sto kilometrów na południe od Mauna Kea, na wysokość 1200 metrów, wznosi się główny podejrzany. Osobliwy wulkan Kilauea. Erupcja z Kilauei trwa ciągle od 1983 roku. Lawa płynie niemal bez przerwy. Na początku 2008 roku jego aktywność jeszcze wzrosła. Erupcja stała się niemal eksplozywna. To najbardziej aktywny wulkan świata. Wulkan jest nieprzewidywalny. Choć lawa już nie wypływa ze szczytu, 20 km na południe istnieje czynny komin. Rozżarzona lawa płynie nim niemal bez przerwy od 25 lat. Pochłania domy, miasta i lasy. Każdy kolejny wypływ przykrywa wcześniejsze, tworząc coraz grubszą warstwę czarnych, wulkanicznych skał. Czy cała Wielka Wyspa powstała z lawy? Eksperci zbadali, ile materiału skalnego wulkan produkuje. Zwrócili uwagę na rozsiane po jego zboczach żółte kryształy. To czysta siarka, dowód, że Kilauea wyrzuca wielkie ilości dwutlenku siarki. Badacze rozpoczęli dokładne pomiary.
Ilość wyrzucanego dwutlenku siarki wiąże się z ilością wypływającej lawy. Zatem, mierząc, ile dwutlenku siarki powstaje, możemy obliczyć, ile wypłynęło lawy. Pomiary dały zdumiewające wyniki. Kilauea może wytworzyć blisko 100 milionów metrów sześciennych lawy rocznie. Jednak nie cała ta lawa pojawia się na powierzchni wyspy. Co się z nią dzieje? Geolodzy odważyli się zajrzeć pod powierzchnię, do korzeni wulkanu. Na głębokości 1400 metrów biegnie dziwny tunel, przypominający tunele metra. Jednak nie jest to twór rąk ludzkich, lecz część rozległej sieci kanałów, kryjącej tajemnicę ruchu lawy na wyspie. Oto kanał lawowy Thurston w Parku Narodowym Wulkanów. Nim właśnie płynęła lawa ze szczytu Kilauea do oceanu podczas wybuchu sprzed 500 lat. Jest częścią podziemnej sieci kanałów lawowych. To stary i efektywny system opróżniania wnętrza wulkanu z lawy. Lawa jest tak gorąca, że drąży kominy przez leżące wyżej skały. Ten niezwykły film poklatkowy pokazuje, że pod wpływem powietrza górna warstwa wypływu zastyga. Ale tuż pod nią lawa wciąż płynie. Ile lawy przepływa przez ten wielki system? Ken Hon bada pole lawowe, szukając aktywnego komina. Tuż pod jego stopami może płynąć lawa o temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza. Ken szuka wylotu komina. Zwykle jest otwarty przez wiele dni, świadcząc o aktywności kanału. Widzimy rozżarzoną lawę w głębi komina. Ma on kilka metrów szerokości i może 2 metry głębokości. Lawa ma temperaturę 1100 stopni Celsjusza i lśni jak słońce. W podziemnych tunelach lawa pozostaje gorąca, więc nie stygnie, tworząc skały, lecz rozpływa się szybciej niż na powierzchni. Z tego komina wypływa około 5 metrów sześciennych lawy na sekundę. Gdyby to była budowa autostrady, stałby tu rząd wywrotek z asfaltem. Ten kanał daje co 2 sekundy tyle surowca, ile mieści jedna wywrotka. Transportuje olbrzymie ilości lawy. Sieć setek kanałów wypełnia całe wnętrze wyspy, aż do głębokości 50 km, dochodząc w końcu do oceanu. Gdy rozpalona do 1000 stopni lawa spotyka morską wodę, efekty są spektakularne. To klucz do tego, jak wielka wyspa powstała i rozrasta się. Gdy gorąca lawa natrafia na wodę, gwałtownie stygnie i kruszy się na kawałki. Tak tworzą się warstwy czarnego piasku. Warstwa po warstwie czarny piach piętrzy się na dnie oceanu, aż powstanie nowa plaża. Wypływająca na nią lawa stygnie wolniej, więc tworzy się skalna skorupa. Ta masywna wyspa powstała na kruchym fundamencie. Tu widzimy proces, który sprawia, że wyspa rośnie. Wielka wyspa to najszybciej rosnący kawałek lądu na Ziemi. Kilauea co rok dorzuca teren wielkości 20 boisk piłkarskich. Jednak nie mógłby sam zbudować tak wielkiej wyspy.
Skąd wzięła się reszta budulca? Przyjrzyjmy się wyspie. Kilauea to tylko jeden z jej wulkanów. Są tu też cztery inne wielkie struktury. Wielka wyspa zaczęła powstawać milion lat temu. Najpierw z oceanu wynurzył się szczyt wulkanu Kohala. Później powstały kolejne wulkany – Mauna Kea i Huala Lai. Kolejnym była Mauna Loa. Najmłodszym wulkanem jest Kilauea. Przez milion lat lawa pięciu wulkanów stopniowo utworzyła wyspę na dnie oceanu. Największa wyspa Stanów Zjednoczonych to ogromna wulkaniczna skała. Zagadka powstania Wielkiej Wyspy powoli się wyjaśnia. Pomiary z roku 1934 ujawniły, że jest to wielka struktura wyrastająca z dna oceanu. Rozmiary produkcji dwutlenku siarki świadczą o silnym wypływie lawy z Kilauei. Badania w terenie pokazały, że wyspę zbudowało pięć wulkanów. Wielka wyspa to twór ognia i potężnych sił natury. Ale dlaczego najaktywniejszy wulkan świata powstał 3000 km od najbliższego lądu, w środku Pacyfiku? Na Hawajach nie brak śladów ich wulkanicznej przeszłości. 15 wielkich wulkanów utworzyło te 8 wysp. Na Molokai mamy dwa stożki. Nad Hawaii góruje Mauna Loa. Stolica wysp Honolulu leży wokół krateru wygasłego Diamond Head. Ustaliwszy, że wielką wyspę stworzyło pięć wulkanów, geolodzy zaczęli badać, jak powstał cały archipelag. W odległości 10 tysięcy kilometrów w Indonezji leży wulkan Krakatau. Jego wybuch w roku 1883 zachęcił uczonych do badań nad wulkanizmem. Gdy zaznaczyli czynne wulkany na mapie, odkryli coś niezwykłego. 80% z nich leży wzdłuż brzegów Pacyfiku, tworząc tak zwany pierścień ognia. W sumie to 452 duże wulkany. Najstarsze istnieją od 36 milionów lat. W latach 50. i 60. XX wieku pojawiła się teoria tłumacząca ich powstanie. Okazało się, że skorupę ziemską tworzy 8 głównych i kilkanaście mniejszych płyt tektonicznych. Płyty przemieszczają się, czasem się zderzają, czasem rozchodzą. Wzdłuż ich brzegów obserwujemy silną działalność geologiczną, jak to widzimy w pacyficznym pierścieniu ognia, z jego wulkanami i trzęsieniami ziemi. W procesie subdukcji cięższe płyty oceaniczne wchodzą pod lżejsze, lądowe, aż do wnętrza ziemi, wciągając ze sobą wodę. Ta spienia płynną magmę, pchając ją w górę i tak powstają wulkany. Jednak ta teoria nie wyjaśniła przypadku Hawajów. Nie mogły powstać wskutek kolizji płyt, bo leżą w centrum płyty, 3000 km od jej brzegu. Hawaje leżą w centrum płyty pacyficznej, więc nie powinno być tutaj większej aktywności wulkanicznej. Jej obecność świadczy, że istnieje tu jakaś anomalia. Geolodzy postanowili przyjrzeć się hawajskim wulkanom, chcąc poznać ich sekret. Ale odkryli tylko kolejne anomalie.
Większość ziemskich wulkanów to wysokie góry o stromych zboczach. Hawajskie wyglądają całkiem inaczej. Takie wulkany nazywamy tarczowymi ze względu na ich kształt. Spójrzmy na Mauna Loa. Ma łagodne stoki, przypomina odwróconą tarczę wojownika. Badając skład chemiczny hawajskiej lawy, geolodzy ustalili, że to tak zwana lawa bazaltowa. Ma ona odczyn zasadowy i temperaturę rzędu 1100 stopni Celsjusza. To najgorętszy rodzaj lawy, najbardziej płynny, a zarazem skrajnie nieprzewidywalny. Lawa wypływająca na Hawajach jest bardzo ruchliwa, w przeciwieństwie do tej, którą wyrzucają Rainier czy St. Helens. To jakby porównać miód z pastą do zębów. Mniejsza gęstość i lepkość lawy hawajskiej sprawia, że wulkany mają tu wyraźnie inny kształt. Zbocza są łagodnie nachylone, bo lawa szybko z nich spływa. W wulkanach takich jak Rainier czy St. Helens jest lepka, więc stygnie i piętrzy się na zboczach, tworząc wulkaniczny stożek. Geolodzy odkryli ważny ślad, ale wciąż nie rozumieli, jaka siła sprawiła, że pośrodku płyty tektonicznej powstały wulkany. Jednak jaka by ona nie była, musiała być ogromna, bo stworzyła tu potężne góry. Na szczycie Kilauea Mike Poland przy użyciu nowoczesnego sprzętu mierzy zmiany rozmiarów wulkanu. GPS to sprzęt bardzo przydatny w pracy geologa. Ten, który tutaj używamy, jest znacznie bardziej wyrafinowany i dokładniejszy od tego, który znamy z życia codziennego. Nowoczesna technologia bardzo pomaga geologom próbującym zrozumieć siły, które wypiętrzyły Hawaje. Ustawiliśmy odbiorniki GPS tutaj oraz po drugiej stronie kaldery. Obserwując zmianę odległości między nimi, można stwierdzić, czy wulkan się nadyma, czy kurczy. Jeśli się nadyma jak balon, oznacza to, że magma gromadzi się pod powierzchnią, a jeśli się kurczy, że stąd odpływa. Okazało się, że w ciągu kilku ostatnich lat odbiorniki rozsunęły się o prawie 30 cm. Siła, która potrafi rozsunąć brzegi kaldery, musi być ogromna. To świadczy, że magma zbiera się pod powierzchnią i że może dojść do erupcji. Dowody świadczą, że nieznane potężne siły działają pod Hawajami. Wyspy nie powstały na brzegu płyty pacyficznej, lecz w jej centrum. Hawajska lawa bardzo się różni od tej, jaka płynie z innych wulkanów Pacyfiku. Hawaje były dla geologów wielką zagadką. Ci jednak się nie poddali. Zagadka pogłębiła się, gdy w latach 50. XX wieku amerykańska marynarka wykonała sonarowe mapy dna oceanu. Odkryto szereg podwodnych gór, tworzących wraz z Hawajami ogromny łańcuch. W kierunku północno-zachodnim ciągnie się łańcuch podwodnych gór wulkanicznych. Wiele z nich ma na szczycie rafy. Ponad 80 podwodnych gór i Hawaje tworzą tak zwany grzbiet hawajsko-cesarski. Od Wielkiej Wyspy przez Midway ku brzegom rosyjskiej Kamczatki ciągnie się łańcuch górski długi na prawie 6 tysięcy kilometrów. Z wody wystaje tylko jego skrawek. W roku 1963 kanadyjski geolog John Tuzo Wilson badał kwestię, czemu Hawaje i podwodne góry
tworzą linię prostą na środku Pacyfiku. Linia prosta to rzadkość w przyrodzie i nie zdarza się przypadkiem, zwłaszcza gdy mierzy 6000 kilometrów. Wilson uznał, że cały wielki łańcuch wysp i podwodnych gór stworzyła jedna siła. Zauważył prosty, ale intrygujący fakt. Im bardziej na północ wyspa leżała, tym bardziej była zielona, a więc, jego zdaniem, starsza. Wielka wyspa to czarna pustynia. Ślady roślinności są tu bardzo skąpe. Ciągłe wypływy lawy niszczą wszelkie życie. Im bardziej na północ, tym roślinność jest bogatsza. Wilson zrozumiał, że dawno nie było tam erupcji, więc roślinność mogła się rozrosnąć. Dwa lata później uczeni określili wiek próbek skał z każdej wyspy. Teoria Wilsona o niejednoczesnym powstaniu wysp potwierdziła się. Mike Poland przywiózł na Wielką Wyspę kolekcję takich próbek. Ta próbka pochodzi z miejscowej lawy. To jedna z najmłodszych skał. Mógłbym wziąć kawałek skały powstałej wczoraj, gdyby nie była taka gorąca. Ta pochodzi z Oahu. Skała powstała 3,5 miliona lat temu. A ta z Kauai, wyspy leżącej najbardziej na północ. Widzimy, jaka jest matowa. To dlatego, że jest bardzo stara, ma 5 milionów lat. Wilson zebrał dowody. Różny wiek skał oraz prostoliniowy kształt łańcucha wysp i ogłosił nową teorię. Hawaje stworzyła tak zwana plama gorąca, czyli szczególnie gorące miejsce w płaszczu Ziemi. Dziś leży ona pod Wielką Wyspą. Gdy płyta pacyficzna przesuwała się nad plamą gorąca, ta dziurawiła ją, tworząc kolejne wulkany. Plama gorąca jest stałym źródłem ciepła, jakby ogniskiem rozpalonym pod skorupą ziemską. Gdy płyta przesuwa się nad nią, plama topi lokalne skały, tworząc w tym miejscu podwodny wulkan, a czasami także wyspę. Idea Wilsona była genialna. Nie tylko wyjaśniła zagadkę powstania Hawajów, ale także wsparła jedną z radykalnych teorii XX wieku – teorię płyt tektonicznych. To był ewidentny dowód, że płyty istotnie się ruszają. Wilson na zawsze zmienił nasze spojrzenie na Ziemię, choć stworzył też nową zagadkę. Jak powstaje plama gorąca? Odkąd geolodzy zrozumieli, że Hawaje stworzyła plama gorąca, dręczyła ich jednak kwestia, skąd się ona wzięła. Na nagich stokach Mauna Kea, na Wielkiej Wyspie, Mike Poland znalazł klucz do zagadki. To, co tu widzimy, to ksenolit. Skała obcego pochodzenia, uwięziona w skale magmowej. Pochodzenie tego obcego kawałka skały było niezwykłe. To oliwin, powstający na głębokości setek kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Obecność oliwinów w lawie świadczyła, że źródło plamy gorąca tkwi bardzo głęboko. W latach 70. amerykańscy geolodzy wyjaśnili zagadkę.
uznali, że pod plamą gorąca leży pióropusz gorących skał, wznoszący się z wnętrza Ziemi. 500 km pod powierzchnią tworzy on rozległą kopułę, której szczytem jest plama gorąca. Naukowcy nazywają ten twór pióropuszem płaszcza. Nie wiemy, jak głęboko on się rodzi, choć niektórzy mówią o granicy między płaszczem i jądrem planety. To całkiem możliwe, że pióropusz płaszcza sięga aż do granicy między płaszczem i jądrem. Spójrzmy na rozmiary Hawajów. To potężna struktura. Istnieje od dziesiątków milionów lat. Tego nie da się wyjaśnić zjawiskami podpowierzchniowymi. Przyczyn musimy szukać głęboko. Eksperci odkryli, że istnienie pióropusza płaszcza wyjaśnia wiele geologicznych zagadek, takich jak wulkany Islandii, wyspy Galapagos, czy superwulkan Yellowstone. Śledztwo rozpoczęte na Hawajach zmieniło naszą wiedzę o budowie całej planety. Wiek skał i prostoliniowy kształt łańcucha Hawajów świadczą o przesuwaniu się płyty pacyficznej nad plamą gorąca. Oliwiny na polach lawowych Wielkiej Wyspy dowodzą, że plamę stworzył pióropusz płaszcza z głębin Ziemi. Hawaje powstały więc dzięki gorącej plamie. Jednak inna, równie potężna siła wciąż je niszczy. Na Hawajach działa dziwna siła. Podczas gdy Wielka Wyspa powiększa się o 1000 m² rocznie, wyspy na północy łańcucha znikają w oceanie w tempie 200 m² rocznie, a więc dość szybko. Geolodzy zaczęli badać przyczyny znikania wysp. Pierwsze ślady znano już wcześniej. Mapowanie dna oceanu w latach 50. przyniosło szereg zaskakujących danych. Ciepło i ciśnienie plamy gorąca stworzyło na dnie oceanu wybrzuszenie długie na 1200 km i wysokie na 1,5 km. To ułatwiło powstanie Hawajów. Jednak gdy wyspy odsunęły się od plamy, zaczęły się zanurzać. Wyspy płyną na północ w tempie 8 cm rocznie. Za milion lat zanurzą się o 1000, może 1200 metrów w oceanie, więc warunki do życia znacznie się tu pogorszą. Plama gorąca, która stworzyła wyspy, sprawi też, że znikną. Nie tylko zresztą zatoną, ale i rozsypią się wskutek erozji. Dobrze to widać na najstarszej z wysp, Kauai. Wzdłuż wybrzeża zachodzi tu intensywne wietrzenie, dające jeden z najbardziej niezwykłych widoków na świecie, ale ujawniające niespójność lawowych warstw gruntu. Erozję widać też w głębi wyspy. Waimea to 15-kilometrowy kanion skryty w bujnej roślinności. Głęboki na blisko kilometr jest dramatycznym dowodem silnych procesów erozyjnych. If you
Na wschodzie wyspy leży jedno z najbardziej deszczowych miejsc na Ziemi. Mount Waialeale. Woda spływa po stokach do kanionu. Na Mount Waialeale spada ponad 12 metrów deszczu rocznie. Ta woda wyryła ten kanion. Ale wyspa powstała z bazaltu, jednej z najtwardszych skał. Jak woda mogła ją tak wydrążyć? Odpowiedź kryje się w czerwonych ścianach kanionu. Czerwona barwa to efekt utlenienia żelaza, które stanowi 10-12% zawartości skał. Podobne zjawisko obserwujemy choćby w starych autach. Cały ten teren dosłownie rdzewieje i zamienia się w czerwony proszek. Pod wpływem wody żelazo w skale rdzewieje. W efekcie skała pęka i rozsypuje się. Oto paradoks Hawajów. Są zbudowane z bazaltu, jednej z najtwardszych skał, ale ma ona słaby punkt. Zwykle ta skała jest tak twarda, że niemal nie można jej rozbić młotkiem. Tutaj kruszy się ręką. Wystawienie bazaltu na szczególnie obfite deszcze wywołuje gigantyczną erozję, trwającą od milionów lat. Jednak sama erozja nie może spowodować zniknięcia wysp. Na Molokai odkryto dowody, że znaczny obszar lądu zniknął tu nie przez miliony lat, lecz w ciągu jednej nocy. Zdjęcia satelitarne ujawniły, że Molokai różni się od innych, okrągłych wysp hawajskich. Na Molokai coś się stało. Spójrzmy na mapę. To nie jest okrągły wulkan. Jego część zniknęła. Dziś to wąski pas lądu o stromych, jakby ściętych klifach. Mierząc pół kilometra, są największymi klifami na Ziemi. Wszystko świadczy o jakimś kataklizmie. Zgłoszono szereg teorii, ale dopiero w latach 80. geolodzy odkryli upragniony dowód. Po sukcesie pierwszego mapowania dna oceanu, marynarka amerykańska powtórzyła pomiary sonarowe przy użyciu udoskonalonego sprzętu. Odkryto, że dno morza na północy wyspy jest usiane wielkimi blokami, większymi nawet od Manhattanu. Geolodzy pobrali próbki i wymierzyli bloki. Okazało się, że idealnie pasują do stromych klifów wyspy. Teraz uczeni mogli już stworzyć obraz tego, co się tu stało. Datowanie skał wykazało, że bloki odpadły od klifów przed ponad milionem lat. Mogło być tylko jedno wyjaśnienie zagadki. Potężne obsunięcie Ziemi. 1,5 miliona lat temu Hawaje przeżyły ponure chwile. Cała północna część Molokai runęła do oceanu. Oderwał się blok skalny o długości 40 km i grubości 1,5 km. Ta wielka bryła wpadła do oceanu, rozbijając się na kawały ważące nawet miliony ton. Impet sprawił, że skały nie zatrzymały się, tylko potoczyły po dnie z wielką prędkością. To była dramatyczna katastrofa. Znamy jej szczegóły, bo wiemy, dokąd potoczyły się głazy. Niektóre przebyły odległość 300 km. Obliczono, że musiały poruszać się z prędkością do 250 km na godzinę. W wodzie to niewiarygodna prędkość. Pchając wodę przed sobą, wytworzyły gigantyczne tsunami, które mogło nawet sięgać szczytu tych klifów.
Osuwisko tych rozmiarów i o takiej dynamice musiało wytworzyć jedne z największych fal, jakie kiedykolwiek powstały na Ziemi. Wszystko trwało może 5 minut. Gdyby ktoś na to patrzył, nie zdołałby w żaden sposób uciec w tak krótkim czasie przed następstwami w postaci tsunami. Ale co sprawiło tak potworne osuwisko? Geolodzy szukają odpowiedzi na Wielkiej Wyspie. Powstaje tak samo jak kiedyś Molokai, więc jej fundamenty mogą kryć sekret dawnego kataklizmu. Wyspy powstały na niestabilnym stosie szczątków dawnych wypływów lawy. Gdy stos ten z jakiegoś powodu utracił równowagę, znaczna część wyspy może runąć do oceanu. To przerażające odkrycie. Wyspy hawajskie powstały szybko, w całości z lawy. I wszystkie mają słabe fundamenty. To oznacza, że osuwisko może zdarzyć się wszędzie. Na południu Wielkiej Wyspy widać już nawet jego zapowiedź. Potężna rysa w ziemi wskazuje miejsce, w którym 20 tysięcy kilometrów sześciennych lądu odrywa się w tempie 10 centymetrów rocznie. To najszybszy taki ruch na Ziemi. Gdyby to wpadło do oceanu, wyzwoliłoby silne trzęsienie ziemi i gigantyczne tsunami, które zmyłoby hawajskie miasta i pognało ku Kalifornii. Wiemy już, czemu Hawaje znikają. Sonary ujawniły, że zsunęły się już z wybrzuszenia nad plamą gorąca. Wyspa Kauai ukazuje słabość budulca wysp. Bazalt to bardzo twarda skała, ale pod wpływem wody łatwo kruszeje. Klify Molokai są świadectwem dawnego, ogromnego osuwiska. Tonące, wietrzejące i rozsypujące się wyspy kiedyś staną się kolejnymi górami w długim łańcuchu skrytym w oceanie. Ale to jeszcze nie koniec historii Hawajów. Grzmoty spod dna wskazują, że rodzi się tu nowy potwór. Uczeni muszą zbadać skrajnie nieprzyjazne środowisko, w którym ogień spotyka się z wodą. Historia Hawajów to opowieść o wielkich wulkanach, kataklizmach i znikających wyspach. Ale to jeszcze nie koniec. Mapowanie dna w latach 50. XX wieku ujawniło coś dziwnego. ...35 km na południe od Wielkiej Wyspy powstaje nowy wulkan. Wznosi się on na 3 km nad dnem morskim, 900 metrów pod powierzchnią wody. Nazwano go Lu'ihi. Dopiero po 40 latach od tego odkrycia naukowcy mogli zejść na dno i zbadać nowy wulkan z bliska. Naukowcy bardzo chcieli zbadać ten wulkan. Wykorzystali trzyosobowy pojazd podwodny Alvin, który wsławił się badaniem wraku Titanica w roku 1986 i zeszli na dno. Odkryli tam stos niedawno powstałych wulkanicznych skał. Oto próbka. Bardzo ciężki kawałek lawy poduszkowej. Lawa poduszkowa świadczyła o niedawnej erupcji. Dotąd uczeni sądzili, że Lu'ihi to stary, wygasły od dawna wulkan. Odkrycie kazało im przyjrzeć się mu na nowo. Czyżby się obudził? Przez 11 lat szukali dowodów, tworząc mapę dna i pobierając próbki. W końcu znaleźli ślad, którego szukali.
W październiku 1996 roku znaleźliśmy dymiący pistolet. W regionie doszło do wstrząsów odnotowanych przez sejsmologów na Wielkiej Wyspie. Szybko ustalili, że ich źródło kryje się nie na wyspie, ale pod wodą. Wszystko wskazywało na podwodną górę, leżącą na południe od wyspy. Wstrząsy wywołane przez Loihi były najsilniejsze, jakie kiedykolwiek odnotowano na Hawajach. Badacze czuli, że są na progu wielkiego odkrycia. Chcąc na własne oczy zobaczyć, co się dzieje, ruszyli ku centrum aktywności. Chcieliśmy trafić na moment erupcji. Gdy tam dotarliśmy, właśnie trwały wstrząsy. Słyszeliśmy na statku dudnienie wywołane wstrząsami. Poważnie ryzykując, zespół badaczy z Uniwersytetu Hawajów zszedł kilometr pod wodę w groźnym i nieprzewidywalnym środowisku. Wszędzie widzieliśmy stosy poszarpanych skał. W mętnej wodzie ujrzeliśmy czeluść. Szczyt góry zapadł się, tworząc wielki krater o średnicy kilkuset metrów, głęboki na wiele metrów. Mieliśmy dowód, że wulkan jest aktywny. Badacze spóźnili się na jedną z największych hawajskich erupcji, ale mogli zbadać jej następstwa. Lawa wypłynęła z wulkanu i spowodowała zapadnięcie jego wierzchołka. Zespół zdobył dowód, że Loihi jest aktywnym wulkanem, który będzie tak wybuchał i rósł, aż utworzy kolejną hawajską wyspę. Oczywiście wiedzieliśmy, że kiedyś powstanie kolejny wulkan, ale nikt nie spodziewał się, że zobaczymy to na własne oczy. Dla nas odkrycie aktywności Loihi to piękne potwierdzenie teorii powstania Hawajów. Lawa wciąż będzie płynęła z podmorskiego wulkanu, aż pewnego dnia z Pacyfiku wyłoni się nowa wyspa. Wyspa Hawaii oddali się znad plamy gorąca, a Loihi zajmie jej miejsce. Uczeni stworzyli piękną teorię wyjaśniającą, jak wyspy hawajskie powstały. Nie spodziewali się, że będą mogli to obejrzeć na własne oczy. Loihi to niezwykłe, prawdziwe laboratorium. Pozwala nam zajrzeć w przeszłość. Możemy śledzić, co się dzieje, nim powstanie wyspa. Zebranie wszystkich dowodów pozwala zrozumieć, jak Hawaje powstały. Pomiary grawitacji w roku 1934 ujawniły, że Wielka Wyspa jest 140 razy masywniejsza od Everestu. Okazało się, że w całości powstała z lawy bazaltowej z pięciu wulkanów. Odkryte w lawie minerały z głębin Ziemi świadczą, że wyspy zawdzięczają istnienie plamie gorąca, utworzonej przez pióropusz płaszcza. Duża zawartość żelaza w bazalcie ułatwia jego erozję. Klify Molokai mówią nam o wielkich osuwiskach. Lawa poduszkowa świadczy, że nowy wulkan jest aktywny. Kiedyś wyłoni się z oceanu jako kolejna wyspa. Dramatyczny hawajski cykl życia i śmierci to coś więcej niż tylko geologiczna ciekawostka. Pozwala nam lepiej zrozumieć, jak powstała Ziemia. Wersja polska Toja Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Remigiusz Fladrowski.